Cześć, witajcie gulaszożercy. My prawie że na świeżo po R3, czyli po retronizacji. Zaraz podzielimy się naszymi wrażeniami po tej tegorocznej edycji, ale najpierw zapraszamy na materiał. Siemano, retronizacja 3. My już się rozłożyliśmy, a wy zobaczcie, jak tam wygląda. We'll be right back.
Jak widać na załączonym materiale, sporo się działo, mnóstwo ludzi nas odwiedziło, razem z nami właśnie byśmy odwiedzili. Ale bym się jeszcze nie podpił. Sporo sprzętu, właściwie sprzęt się nie chciał zmieścić na tych stołach, aż tyle tego wszystkiego było. Ale i też atrakcji trochę, ciekawostek. Wcześniej na przykład nie było jak warsztaty na żywo, można powiedzieć, bo sporo ludzi na żywo naprawiało tam na miejscu sprzęty. Na żywo. No tam gdzie Bociano coś lutował, ktoś tam obok z nas, nie pamiętam jak się to dość nazywał, ktoś tam przy Komodorze grzebał. Generalnie no chyba było rekordowo, z tego co jak gadałem z Rentonem. Ludzi było sporo, a powiedziałbym nawet, że w momencie szczytowym, czyli gdzieś tak koło 16, może 15, to trochę nas uratowała pogoda. Bo sobie wyobraźcie, jakby było zimno i lało, jakby ci wszyscy ludzie wleczli na salę, to trochę ciasnawą by mogło być, nie? Tak, tak. Bo to na zewnątrz osób... No na pogaduszki, no, tam tak. na papieroska, no nie, no to dużo osób też na zewnątrz, na grilla. Ogólnie to odebrałem jako taki, mam powiedzieć, festyn. Może przesadzam słowa, ale właśnie był grill, było co zjeść, był sprzęt. Była wanna na zewnątrz. Była wanna, był świetny koncert. No, w końcu zobaczyłem na żywo Katoda i Miaszka dla mnie. Zaopatrzyłem się w końcu w jego tam kasetki. Nawet krew się lała. A takie. Nie no, było różne atrakcje były. Tak jak mówię, no tańce przy Katodzie, ja nie wiem czy Katod widział coś takiego na swoich koncertach, bo było grubo. No i też zagrał zaskakująco długi set, trzeba przyznać. Tak, to jest racja. Nie spodziewałem się. Bardzo długo, nie wiem, gdzie z półtorej godziny chyba. No, nie wiem, może to specjalnie dla Rentona, który jakoś niedawno obchodził urodziny, także był też tort dla Rentona, czyli organizatora, jak ktoś nie wie. Co więcej, no, były konkursy, w każdym konkursie braliśmy udział. Ktoś wziął. Ktoś od nas wziął. No i ja wziąłem w International Karate, ale trafiłem w pierwszej rundzie na cieszyńskiego rzeźnika Szpuntę i dostałem srogi odlep, także zrewanżuję ci się kiedyś, chłopie. Ja podczas gdy zacząłem sobie przypomnieć się, na czym to polegało, przyznam się jeszcze, że nie grałem w to Turnieju Sensibla nie będziemy komentować, bo to już... Wyszliśmy standardowo, czyli nie wyszliśmy z grupy. Ale nie o to myśleli, bo od razu wiadomo, kto tam wygra. No, ale wiesz... Panowie, co wygrali, no to... Ale wiesz, u mnie był progres, nie byłem przedostatni, tylko trzeci od końca. Było więcej osób w grupie. Ale dwa zwycięstwa, więc jest progres. Zresztą roku był jeden. Wafel zajął trzecie miejsce w... czyli w Crazy Priest'a. Crazy Priest się nazywał Crazy Priest, no. Tak, tak. Bardzo fajna gierka, szybka, dynamiczna na imprezy jak najbardziej. No, także... No i co trzeba powiedzieć na sam koniec. Impreza świetna, jeżeli ktoś... lubi klimaty właśnie z tego typu sprzętu, jak najbardziej na następną edycję trzeba się wybrać. Tak. Myślę, że to się nam wpisze już w kalendarz, oczywiście, będą organizować, także myślę, że tam się będziemy pojawiać. Ja zachęcam w szczególności, że tutaj jest taka luźna atmosfera, że do każdego możesz podejść, zagadać, zagrać praktycznie na każdym sprzęcie, więc swojsko jest. Tak, no też spotkaliśmy czy poznaliśmy parę nowych osób, czyli standard, no tym razem zostaliśmy tam do niedzieli, co prawda do 11 chyba, coś koło tego, żeśmy wyjeżdżali, bo niestety praca, no ale pomogło się to bardziej zintegrować z towarzystwem, głowa mnie boli do dzisiaj, to ale to od pogody na pewno, tak, nie, bo no, deszczowo, tak, deszczowo potem było. Także co, no pozdrawiamy wszystkich, którzy byli na tegorocznej retronizacji i zapraszamy na następne edycje, jeśli organizatorzy będą się dalej w to bawić, bo było naprawdę rewelacyjnie. Mam nadzieję, że to powtórzę, no bo nie wiem, gdzie będzie okazja tych wszystkich ludzi spotkać. Tak. No szkoda by było. Także liczymy na następną retronizację. I pojawimy się tam bezwzględnie. Także pozdrawiamy wszystkich.
Na razie, cześć.